10 maja 1921 roku marszałek Józef Piłsudski przyjechał do Płocka, aby odznaczyć miasto za męstwo i siłę woli. Wśród odznaczanych żołnierzy był 11-letni harcerz, ochotnik Tadeusz Jeziorowski. Marszałek Piłsudski odznaczył go Krzyżem Walecznych za niezwykłą odwagę, jaką wykazał, dostarczając amunicję na pierwszą linię walki. To był symbol uznania, odwagi i poświęcenia tysięcy młodych ludzi, dla których ojczyzna była dobrem największym. Uroczystość dekorowania w Płocku.